11 jednostce minut pogłębienie ósmi, a w studiu naś wejrości wejrowsko-starosta Gabriela Lisius. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Wiemy już, że podczas konferencji w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej dowiedzieliśmy się, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczy dotacje dla podmiotów z powiatu wejherowskiego. Łączna suma to 1 160 000 zł dla miasta wejherowa, zakonu braci franciszkanów oraz właśnie dla powiatu wejherowskiego na książkę imienia profesora Gerarda Labudy, ale to nie jest pierwszy zastrzyk gotówki na ten cel, prawda? Dokładnie, jest to kolejna dotacja, bo pierwszą otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w lipcu ubiegłego roku podpisywaliśmy umowę z panem marszałkiem Mieczysławem Strukiem na dofinansowanie realizacji tej inwestycji na bardzo dużą kwotę, bo około 60% tej inwestycji, a więc ponad 1 400 000. I, że tak powiem, ta umowa i te pieniądze. Y Pozwoliły nam aplikować o kolejne środki, bo w Ministerstwie Kultury ogłoszono w listopadzie konkurs, gdzie priorytetowo były traktowane właśnie te inwestycje, które już otrzymały dofinansowanie, i my do tego zadania przystąpiliśmy. No i dzisiaj się cieszymy, że uzyskaliśmy bardzo dobrą punktację dzięki tej poprzedniej dotacji, bo zwiększyło to nasze szanse na uzyskanie dofinansowania. No i mogliśmy się cieszyć właśnie kolejną dotacją w wysokości 520 tysięcy na budowę księżnicy profesora Gerarda Labudy. Mhm. Przypomnijmy, księżnica ma właśnie zawierać te książki, które stanowiły zbiór profesora za jego życia. No i on już za swojego życia właśnie podkreślał i deklarował, że one zostaną przekazane w taki sposób. Więc powiedzmy troszeczkę o tym obiekcie, który ma powstać i jakie funkcje on będzie spełniał. Tak, unikatowy zbiór profesora Gerarda Labudy od pewnego czasu jest już w naszym posiadaniu. No niestety nie mamy gdzie go wyeksponować, znajduje on się w archiwach, dlatego zabiegaliśmy o budowę i rozbudowę obiektu, który wcześniej otrzymaliśmy z miasta Wejherowa. Więc ta księżnica będzie się składała z dwóch budynków. Pierwszy to będzie ten stary, wyremontowany, odrestaurowany, który znajduje się zaraz po lewej stronie przy wejściu do muzeum i do niego będzie dobudowana nowa część, która będzie połączona przeszklonym łącznikiem. Cały obiekt doskonale wkomponuje się w tą przestrzeń pałacowo-parkową, no i będzie służył mieszkańcom nie tylko powiatu wiecherowskiego, ale całego regionu. Z tego obiektu skorzystać będą mogli wszyscy, i młodsi i starsi, ponieważ będzie się tam znajdował nie tylko unikatowy zbiór profesora, ale także wiele informacji chcemy tam umieścić w ogóle o historii i kulturze Pomorza i Kaszub. Dlatego, dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką, dla młodzieży, dla studentów, którzy będą prowadzić badania historyczne w tym zakresie, dla pracowników naukowych. Być, może to być miejsce pracy twórczej, gdzie będą prowadzili swoje badania historyczne, ale będzie to także miejsce takiej oferty kulturalnej, gdzie będziemy mogli y, pokazać y, tą, tą jakość naszej kultury kaszubskiej, gdzie my mo może będziemy mogli mówić o języku kaszubskim, o naszych obyczajach, zwyczajach, także z wykorzystaniem takich nowoczesnych technik audiowizualnych, Będziemy w sposób taki przyjazny, przystępny mówić o naszym regionie i o naszej kaszubskiej kulturze. I chyba tego właśnie by chciał profesor Labuda, e, przekazując te książki na pewno też miał właśnie na myśli to, żeby kaszubska młodzież mogła się kształcić a jednocześnie m, znać dobrze e, swoje pochodzenie, swoją e, historię e, i e, taką funkcję właśnie będzie sprawował ten obiekt. No już mamy dofinansowanie, więc teraz e, pytanie kiedy będą widoczne ślady tego właśnie powstawania e, księżnicy imienia profesora Labudy. Dokładnie, cały montaż finansowy już jest. Ogólna wartość całej tej inwestycji to jest około 3 miliony 800 tysięcy. W najbliższych tygodniach będzie rozstrzygnięcie przetargu, no i ruszą prace budowlane. Zakończenie planowane jest na połowę, drugą połowę 2018 roku i myślę, że wtedy wszyscy będziemy świętować, bo będzie to naprawdę wspaniałe wydarzenie. Inwestycja, na którą wiele osób czekało od dawna, tak jak mówiłam, mieszkańcy, ale Kaszubi przede wszystkim, miłośnicy też profesora Gerarda Labudy pracownicy naukowi, Instytut Kaszubski. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie w tym obiekcie. Mhm. E, tutaj warto też podkreślić, że rok profesora Labudy obchodziliśmy, e, no 2016 rok był ogłoszony e, rokiem profesora Labudy i e, wtedy też wiele takich pozytywnych informacji docierało e, do nas. E, teraz jeszcze chciałbym spytać na końcu, jaki e, podmiot tutaj będzie e, m, zarządzał tym obiektem, e, jaki będzie status właśnie e, tej książnicy. Tak jak powiat wejherowski jest organem prowadzącym dla muzeum, w tej chwili prowadzimy tą, będziemy prowadzić tą inwestycję, no bo już. Całe postępowanie przetargowe zostało uruchomione, mamy już dokumentację, pozwolenie na budowę, ale później zarządzać będzie tym nasze Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Czyli wszystko po sąsiedzku, tam będzie się odbywać książnica profesora Gerarda Labudy, nie tylko archiwum, w którym te książki będą leżeć, ale także miejsce, w którym bardzo wiele rzeczy będzie się działo. O tym rozmawialiśmy z wejherowską starostą Gabrielą Lisius. Dziękujemy bardzo. Dziękuję i zapraszam do księżnicy.